Robimy woblery z pianki, bardzo twardej, bardzo wypornej, bardzo plastycznej. Utwardzamy woblery żywicami, lakierami, klejami, masami. Woblery sumowe, niezawodne, bardzo łowne. Chcecie rybę życia? Zapraszam. Możecie zakupić przynętę i na pewno się nie zawiedziecie. Na razie negocjuję z Corona Fishing, z Rafishem i z Plecioną. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A teraz patrzcie, jak robię woblery. Ok. No to jedziemy. W piankę można wyciąć bardzo łatwo. Tu już mam wycięte kawałki, ale pokażę Wam, jak wycinam piankę. Potem będziemy utwardzać, wyporność robić woblera. Wszystko to trzeba wyliczyć. Wobler musi być bardzo ciężki, bardzo mocny. Wiadomo, kotwice wytrzymają do kilkudziesięciu kilo, podobnie kółka łącznikowe na różną wodę. Agresywne, głęboko, płytko schodzące, pływające, tonące. Proszę, najpierw wycinam kawałek. Zrobimy dla przykładu dwa woblery. Jeden kawałek. Pianka sama w sobie jest miękka, bo to jest specjalna modelerska pianka kupiona 10 lat temu. Mam cały zapas tej pianki. I na pewno Was nie zawiedzie. Jej zaletą jest to, że można bardzo dociążyć woblera, bo pianka jest bardzo wyporna. Proszę, jeden kawałek, drugi kawałek. Z tych dwóch kawałków zrobimy dwa woblery. Okej, nagrywa się, możemy działać. To jest wobler numer 1, wobler numer 2. Najpierw zetniemy row na ster. Będzie ster. Będzie bałagan, ale to nic, potem się posprząta. Widać, jak wycinam? Myślę, że tak. Ok. Ok, to jest wypustka na ster. Wobler będzie sam w sobie bardzo wyporny. Ster, myślę, pójdzie gdzieś tu, pod takim kątem. Myślę, że tu jest dobre miejsce na ster. To robimy znacznik steru. Taki będzie. Bierzemy piłkę. No i tniemy. Musi być idealnie równo pod kątem prostym. Kąt też jest bardzo ważny. Tutaj robię woblera średnio schodzącego. On zejdzie tak na głębokość do 3 metrów. Nie chcę, żeby schodził głębiej. Bo akurat będę nim łowić na Wiśle w Krakowie. Robię sobie przynętę pod standardową głębokość na Wiśle. Musi być bardzo wyporny, żeby wypływał i kusił rybę w momencie przerwy w zwijaniu przynęty. Proszę, jest pod kątem prostym, idealny. Teraz robimy drugi otwór. Na korpus rutu. Musi być idealnie symetrycznie. Tutaj nie ma miejsca na pomyłkę. Wobler, żeby równo chodził w wodzie, musi być idealnie symetryczny. Muszę dodać, że moje przynęty to jest 100% rękodzieło. Jestem samoukiem. Nałapałem już sporo rybek. A teraz zaczynam robić woblery sumowe. Jako, że są to przynęty niedostępne powszechnie, bardzo trudne do zdobycia,
jeśli mają być łowne i odpowiednie, wiadomo, sumowy wobler musi bardzo kolebać się na boki, musi mieć leniwą pracę, a zarazem być bardzo agresywny. Ciężko to osiągnąć, ale zaraz zobaczcie, jak się to robi. Otwór musi być głęboki, żeby weszło dużo ołowiu. Wobler sumowy musi być bardzo ciężki, żeby nim daleko zarzucić. To jest podstawa zrobienia takiego woblera. W czasie obróbki strugania materiału dbamy cały czas o to, żeby zachować symetrię. Jeden korpus zrobiony, teraz analogicznie robimy drugi korpus sam. Robimy dwa podobne woblery, jednakże o różnej pracy i o różnej akcji. Jeden będzie schodzić płytce i drugi głębiej. Tutaj ster będzie troszkę bardziej płaski. Tutaj robimy mniej więcej taki kąt. Bardzo dobry, jeszcze go troszkę zmienimy. O, taki kąt będzie optymalny. Taki kąt będzie optymalny. Nie ma tutaj miejsca na pomyłki, stery muszą być bardzo mocno wklejone. Pamiętajmy, że wobler będzie poddany dużym przeciążeniom. Więc musi być bardzo mocno zrobiony. Nie szczędzimy kleju przy robieniu takiego woblera. To jest bardzo ważne, żeby wobler miał odpowiednie parametry. Cały czas pamiętamy o symetrii.
W warunkach domowych bardzo łatwo zrobić woblera. Trzeba po prostu dokładnie posprzątać miejsce pracy po zakończeniu. Jednakże odpowiednie materiały są bardzo trudne do zdobycia i bądźmy szczerzy, żeby skompletować zestaw materiałów do zrobienia porządnego woblera, trzeba trochę zachodu i kosztów. A żeby wobler był naprawdę mocny, żeby wytrzymał dużą rybę, musimy zapłacić za drogie kotwice, za drogie kółka łącznikowe, musimy mieć odpowiedni drut na stelaż, odpowiedni materiał na stery, oczywiście odpowiednią piankę, odpowiednie kleje. Ja kleję zwykłymi klejami Superglue czy Dragon, potem poksyliną. Poksylina służy, żeby całą masę tutaj uzyskać, ale to dopiero początek tworzenia tej pięknej przynęty. Tu już mamy mniej więcej drugi otwór. Wobler na suma musi być pękaty. Ma zupełnie inną charakterystykę od woblera pstrągowego, czy szczupakowego, czy sandaczowego, który jest bardzo smukły. Wobler sumowy musi imitować karasia, musi imitować płoć. Może imitować małego suma, bo sumy to są kanibale. Jedzą narywek z własnego gatunku. No i muszę dodać, że to są małe woblery sumowe, te, które teraz robimy. Nie znaczy, że będziemy na nie łapać małe ryby, ale myślę, że 2,5-metrowy sum nie skusi się na tak małą przynętę, bo wobler na sumę ponad 2 metry no, powinien mieć ponad 20 cm. Te kawałeczki mają po 11 cm długości. No i będą łowić ryby raczej takie 1,5-metrowe. Proszę, tu już mamy dwa gotowe kawałeczki od woblera. Patrzę, czy się nagrywa. Oczywiście, wszystko sprawnie. No więc przechodzimy do następnego etapu. Materiał na stery. To jest polietylen. Jest grubości 2 mm w kolorze białym, bo biały kolor bardzo wabi sumy. Jak wiemy, sumy są praktycznie ślepe, widzą na czarno-biało. Więc kolory, które tworzą kontrast w wodzie, są bardzo skuteczne na sumę. Ok. Tutaj mamy materiał na stery. I teraz będziemy je po prostu wycinać. Mamy nożyce. Bierzemy nożyce. Musimy sobie wymierzyć mniej więcej długość i szerokość. Ja myślę, że długość to będzie mniej więcej tyle, jakieś 7 cm. Ten go skrócimy. A szerokość jakieś 4-5 cm. No, dajmy 5, żebyśmy mieli zapas na zrobienie steru. Ok. Tu już pierwszy fragment polietylenu gotowy. I analogicznie drugi. Wycinamy go twardymi nożycami, które wytrzymują cięcie twardego materiału. Nie każde nożyce się do tego nadają. Muszą być mocne. Dzwoni do mnie moja narzeczona, która maluje woblery ręcznie razem ze mną. No co tam, Jagódka? Halo? Dobra, czekam, pa. Teraz będzie Jagoda. Proszę, mamy dwa gotowe fragmenty na stery. Teraz sprawdzamy, czy stery będą prostopadłe. Są idealnie prostopadłe.
więc będą spełniać odpowiednie warunki. Muszą być prostopadłe, żeby wobler nie chodził na boki i żeby po prostu w nurcie i przy ściąganiu nie miał tendencji do wywracania się na bok, bo wtedy wypłynie na powierzchnię. Przynęta łowna musi być symetryczna i musi być taka po prostu żwawa w wodzie. Nie może tutaj być żadna niedoskonałość w produkcji. Ona musi kusić rybę, ma imitować chorą rybę, która po prostu ucieka przed falującym drapieżnikiem. Okej. No to jedziemy dalej. Teraz zajmiemy się formowaniem drutu. To jest drut stalowy, nierdzewny. Bardzo ciężko było go zdobyć. Ma grubość 1 mm, wytrzymałość 50 kg. Myślę, że spokojnie wytrzyma rybę nawet 70-80 kg, ponieważ jak wiemy, kołowrotki wędkarskie mają hamulce, które podczas holu wypuszczają plecionkę przy silnych zrywach ryby. No i przy ucieczce drapieżnika. No więc jest to specjalny drut o odpowiednich parametrach. Jest dość plastyczny, a bardzo wytrzymały. Oczywiście nierdzewny. No więc teraz musimy mierzyć odpowiednią ilość drutu. Na poszczególne woblery. Zrobimy oba w wersji agresywnej, schodzącej na minimum 2 do 4 metrów. To jest trudniejszy sposób robienia woblerów, ponieważ oczko mocowania przynęty wychodzi ze steru. Nie z woblera, tylko ze steru. Na jednego woblera drut musi mieć mniej więcej taką długość 35 do 40 cm. A to dlatego, że musimy zwijać drut odpowiednio, musimy spowodować, żeby wytrzymał rybę życia, suma dwumetrowego. Zatem jest taka specjalna technika robienia stelaża z drutu, która umożliwi wzmocnienie przynęty podczas zrywu w holu ryby. Wobler nie może nam po prostu szczelić. Drut musi być dobrze zmontowany. No jest to teraz dosyć trudna, praktycznie najtrudniejsza część robienia woblera. Teraz, jak już mamy gotowe stery, przynajmniej kawałki na stery, musimy poddać je odpowiedniemu procesowi. Przede wszystkim tu robimy sobie znacznik, jak głęboko naciąć ster. Może być zwykłym scyzoryczkiem, z tym, że trzeba to zrobić umiejętnie. Oczywiście tak, żeby się nie skaleczyć, można zrobić nacięcie po prostu pisaczkiem. No i trzeba wiedzieć, w którym momencie wypuścić oczko z drutu. Może być tutaj. O. Czyli robimy teraz odpowiednią rzecz. Tutaj mamy kawałek na nasz ster. Robimy pierwsze nacięcie. Główne, tak zwane. Nacięcie główne powstaje tutaj. Teraz go odwracamy. Przycinamy bardzo wąski paseczek. Ok. Teraz musimy go wyrwać. Wyrywamy go na przykład kleszczykami. Ok. Musi być w miarę równo. Nie musi być idealnie równo, tylko w miarę symetrycznie, prostopadle. I teraz robimy już dużo trudniejszą rzecz. Robimy dziurę na wyjście oczka do mocowania przynęty. Tutaj trzeba uważać, żeby się nie skaleczyć. Trzeba to robić umiejętnie i mieć w tym pewne doświadczenie. Ja akurat używam scyzoryków Victorinoxa, tylko trzeba odpowiednio trzymać ostrza. Trzeba znać swoje narzędzia, żeby po prostu nie skaleczyć się, nie przeciąć.
trzeba wiedzieć, jak pracować. Więc robimy rzecz dość trudną. Robimy oczko na stelaż. Ono musi być takie podłużne. Trzeba wyciąć taki podłużny otworek długości mniej więcej 6 mm, a szerokości mniej więcej 3 mm. Potem to w trakcie obróbki się wszystko upiększy. Na razie robimy to w sposób techniczny. Jest to film poglądowy, żeby tylko Wam pokazać, w jaki sposób powstaje wogler sumowy. No, nie jest łatwe zrobienie przynęty, dobrej przynęty. Wymaga sporo wprawy. Ja już tą wprawę mam. Zaczynałem na woglerach pstrągowych, najłatwiejszych do wykonania ze względu na małą wielkość. Tutaj przy woglerach sumowych też liczy się precyzja wbrew pozorom, a przynęta musi spełniać określone warunki. Przede wszystkim musi być mocna, ciężka. No i proszę mi wierzyć, że wogler sumowy musi być symetryczny, żeby po prostu odpowiednio wabić tą rybę, żeby przy dołach, gdzie są różne wiry, dołach rzecznych, bo w sumie łowimy duże, głównie w rzekach, gdzie trudniej prowadzić woblera niż w jeziorze. O, zrobiłem już dziurkę na drut. W tych rzecznych dołach po prostu są nurty, są wiry. I ten wobler nie może po prostu w tym nurcie i w wirze przewrócić się na bok. Oczywiście powinien mieć taką pracę kolebiącą, ale no nie może koziołkować, bo wtedy jest nieudana przynęta. W jeziorze praktycznie dużo łatwiej się łowi na woblerach. Nie trzeba łowić na aż tak dobre woblery w jeziorach czy w morzu, ponieważ tam nie ma nurtu i praktycznie ta przynęta nie musi spełniać aż tak dużych wymagań, jak przynęta rzeczna. Przynęty rzeczne muszą być bardzo dopracowane. No ale jak wiemy, w dzikich rzekach występują wielkie ryby. Na woblera sumowego może także uderzyć szczupak, duży sandacz. O, baleniowi też się może zdarzyć. No ale nastawiamy się na suma. Dlatego woblery są pękate, są duże. No i zobaczycie na moim kanale filmy z rybami wyjętymi na moje przynęty w roku 2020. Na moim kanale pojawią się filmy, na których holuję i wyciągam potężne ryby na własnoręcznie zrobione woblery. Będą też hole szczupaków, będą hole sandaczy, chociaż w Krakowskiej Wiśle jest mało sandacza. No zobaczymy, co się będzie działo w tym roku. Na razie sezon się zaczął dość dobrze, nałapałem już sporo szczupaków, miałem pierwszy kontakt z sumem. Nie wspomnę o koniach, na pstrąga się w tym roku jeszcze nie wybierałem. O, właśnie przyszła Jaga. Jaga, nagrywam właśnie film na YouTube, jak robię woblery sumowe, więc tutaj mam zbliżenie na stół. No i działam z przynętami. Jak było, mamy? No to super. Tutaj ta dziurka druga nam wyszła troszkę za szeroka, ale to nic. Zwęzimy ją super glue epoksyliną. Przytwierdzimy dobrze stelaż. I wobler będzie bardzo porządny. Gwarantuję Wam to. Ok, mniej więcej otwór już spełnia swoje wymogi. To też jest ważne, żeby otwór był troszkę szerszy, ponieważ wtedy można przygiąć drut
obcążkami już nad wodą i poprawić pracę woblera. Muszę powiedzieć, że przy woblerach sumowych nie trzeba nic poprawiać. Podobnie przy woblerach szczupakowych. Czasami wobler pstrągowy w silnym nurcie za bardzo chodzi w bok. Wtedy można lekko przygiąć drut. Ale jeśli chodzi o woblery duże, tutaj nie ma mowy o jakichś niezgodnościach w pracy na tyle poważnych, że nie trzeba ustawiać takiego woblera nad wodą. Nęta jest gotowa do łowienia. Woblery, które wykonuję, są tak zrobione, że raczej nie trzeba nic zmieniać w ich pracy. O, wykonaliśmy drugą źródę. Wyciągamy obcążkami plastik. O, już mamy dwa stery. Dwa stery i dwa korpusy. Działamy dalej. Teraz warto mu nadać wstępny kształt, żeby łatwiej było potem zrobić stelaż z drutu. No więc nadajemy kształty. Wiadomo, ścinamy trochę głowę. Co tam jakutka? Pies widzę leży i się wachluje. No więc nacinamy głowę, brzuch i grzbiet. Co się śmiejesz? A zawachlujesz się? A zaplażuje, będzie z nami łowić sumy. Muszę powiedzieć, że moja narzeczona łowi razem ze mną. Uczy się łowić na spinning. No na razie nauka trwa. Póki co bardziej cieszy ją spławik. Już nałapała płoci i pstrągów. Wiadomo, pstrąga to głównie na spinning, na spławik. Nie powinno się na robaka łowić pstrąga, no ale z potrzeby serca, czegoż się nie robi dla swojej miłości. Jak złowi pierwszego pstrąga nawet na robaka, to i tak już jest to wyczyn. A potem zaraz złapie woblera i będzie łowić na spinning. Proszę, tu już nadajemy wstępny kształt. Mniej więcej taki killer. Tu go zwęzimy, tu zrobimy smuklejszą główkę. Brzuch musi być pękaty, bo tutaj wchodzi ołów od spodu. Tutaj, w tej linii. No i ten ołów po prostu sprawia, że wobler jest na tyle ciężki, żeby nim daleko rzucić i jest stabilny, nie kolebie się w wodzie, no i głęboko schodzi. Więc będziemy się bawić jeszcze z tym kształtem. Ja tylko robię wstępny kształt po prostu. Wstępny kształt ma być na tyle duży do poprawy i do ścięcia, że można jeszcze dużo po prostu popracować nad przynętą. Wstępny kształt jest po to, żeby mniej więcej wiedzieć, jaki drut zrobić, jaką długość stelaża, jaki kształt stelaża, jak głęboko ma wchodzić stelaż z drutu. No więc to jest jakiś taki wstępny, poglądowy kształt tego woblera. Drugi zrobię dość podobny. Tu ścinamy. Tyle. Głowa pękata. Nie trzeba mi grubszego kawałka pianki niż 13 mm. Grubość 13 mm spokojnie pozwala mi zrobić takiego woblera, jaki jest naprawdę skuteczny, łowny. I mu zetniemy trochę z ogona i powstaje nasza przynęta. Tu od razu pokażę kotwice, których używam. Te kotwice mają wytrzymałość kilkudziesięciu kilo. Proszę nie stosować kotwic z hipermarketów, tanich kotwic ze sklepów wędkarskich. Duża ryba zamieni tą kotwicę w kawałek drutu. Więc proszę stosować mocne, kute, chemicznie ostrzone kotwice. Po jakimś czasie można sobie przyostrzyć odpowiednim pilniczkiem. Ale naprawdę
nie wolno szczędzić na kotwice czy na kółka łącznikowe, które mają wzmocnioną wytrzymałość. To ma być sprzęt na grubego zwierza i to ma być sprzęt, który wytrzyma grubego zwierza. Oczywiście jak wobler złapie zaczep, to tracimy takiego woblera przy takich kotwicach i przy takich kółkach łącznikowych. Na grubej pleciące oczywiście najlepiej łowić na troszkę słabszych kotwicach, bo wtedy przy zaczepie możemy rozwiązać kotwicę i nie tracimy przynęty. Ale mnie się już zdarzyło stracić naprawdę dużą rybę, tylko dlatego, że miałem za słabe kotwice, to była moja ryba życia. Proszę mi wierzyć, że wolę po prostu prowadzić woblera tak, żeby go nie zaczepić, żeby go nie urwać. Oczywiście to jest niemożliwe w praktyce, bo szukamy tego suma w różnych miejscach, gdzie są industrialne różne barki zardzewiałe, filary mostów, często zwalone drzewa, zatoki, kamienie. Także musimy się liczyć z tym, że możemy tą przynętę stracić, ale staramy się tego uniknąć podczas użytkowania jej. Dlatego wolę, żeby woblery sumowe były pływające. Wtedy jak przestajemy zwijać, one wypływają. Przy tym wypływaniu kolebią się na boki i kuszą rybę do ataku. Często atak następuje w momencie zwolnienia, kręcenia korbką kołowrotka, jak wobler po prostu wypływa, jak łódź podwodna. No trzeba dbać o swoje przynęty. Przy łowieniu sumów ważne są też różne atraktory zapachowe. Można takiego woblera natrzeć specjalnym atraktorem zapachowym. Albo na przykład potrzymać go troszkę w puszce z sardynkami czy ze szprotkami. To też zawsze poprawi łowność tej przynęty, jak przez nos. Na przykład potrzymamy ją w makreli, owiniemy go makrelą, potrzymamy go na, przez nos lub dwie na tarasie. I proszę mi wierzyć, że sum to jest ryba, która reaguje na węch i na pewno przynęta będzie bardziej łowna, jak będzie pachnieć rybą sumową.